Internauci potrafią zadziwić i nie zawsze warto im mówić, co mają robić. Dzisiaj o efekcie Streisand i jego przykładach. Ja jestem Barski, a to jest kanał Jak To. Czym jest tytułowy efekt Streisand? Jest to tak zwane tupnięcie nogą internautów, a dokładniej zjawisko polegające na masowym rozpowszechnianiu jakiegoś filmiku, zdjęcia czy czegokolwiek, co jest bezpośrednim skutkiem próby cenzurowania lub uciszania danej informacji. Skutkuje to często większym rozgłosem, niż gdyby dana informacja nie była usilnie cenzurowana. W internecie nic nie ginie. Genezą całego pojęcia jest sytuacja, która miała miejsce w 2003 roku. Tego roku fotograf Kenneth Adelman wykonuje 12 tysięcy zdjęć linii brzegowej Kalifornii, chcąc pokazać postępującą erozję wybrzeża. Na jednym z tych zdjęć Barbara Streisand odnajduje swój dom i zaczyna się zabawa. Barbara pozywa fotografa, a cała sytuacja przedostaje się do mediów. Przed całą sytuacją mało kto przeglądał całą galerię wybrzeża. Po pozwie strona fotografa zaczęła być szturmowana przez setki tysięcy ciekawskich osób. Sam dom Barbry to tylko dom, całkiem ładna rezydencja, ale ludzie chcieli za wszelką cenę zobaczyć coś, co było teoretycznie zakazane. Barbara ostatecznie przegrała pozew. Jednym z przypadków z naszego podwórka efektu Streisand jest nieco już zakurzona sprawa Kamila Durczoka, który w 2009 roku w niepochlebnych słowach wyraził się o brudnym stole. Nie f***ej mnie, dobrze? Od dwóch dni jest tak upalony stół tutaj, że tylko dlatego, że zlikwidowaliśmy ten jedyny przerywnik, który jedzie z góry, to jeszcze się to jakoś kurwa uchowało i ludzie tego nie widzą. Żeby ktoś ruszył dupsko po prostu i to wyczyścił. TVN szybko zaczęło żądać usunięcia materiału w sieci. A jak tu będzie gówno leżało na stole, to je też pokażesz, czy będziesz protestował? Co napędziło popularność wiązanki, która na zawsze wpisze się w panteon memów początku polskiego YouTube'a. Ujebany farbą, czy nie wiem czym. Z przekornością internetu zmierzyła się również swojego czasu Beyoncé. W 2013 roku, podczas finału Super Bowl, piosenkarka w trakcie swojego występu zaprezentowała wymagającą choreografię. Beyoncé uznała jednak, że niektóre zdjęcia z występu mogą być ośmieszające i dlatego poprosiła za pośrednictwem swoich przedstawicieli o usunięcie ich z odpowiedniego serwisu. Efekt był oczywiście odwrotny od oczekiwanego. Memy posypały się. Na pewno kojarzycie wulgarny remix znanej piosenki zespołu Golec Orkiestra, a mianowicie Ściernisko. Czemu stał się on tak popularny kilka lat temu? Muzycy pod filmem zażądali usunięcia filmu. Żądanie było na tyle poważne, że internauci zaczęli masowo wrzucać przeróbkę na inne kanały. Innych przykładów efektu Streisand jest na pęczki, jednak to wszystko na dziś. Ja jestem Barski, a wy nie myślcie o niebieskim niedźwiedziu. To jest kanał Jak To, a was zapraszam do polubienia filmu, zostawienia suba z dzwonkiem oraz do komentowania filmu. Do usłyszenia.